parę słów, odnosiła potężne sukcesy. Gdzieś tam 3 lata temu te drogi się rozeszły. Szamanek, te drogi się rozeszły. Przepraszam was, to mój szaman Kiciuś się po prostu tam jakąś swoją lalkę dorwał i już ją męczy tam. Słuchajcie, i te drogi się ich rozeszły. John Wadsworth właściwie w tej chwili kontynuuje bardzo mocno temat Noni, temat Zenoa. Natomiast ta druga część firmy rozwija się no, gdzieś tam w jakiś troszeczkę inny sposób w tej chwili, no, ale nie to jest może istotne. Nazwa Zen pochodzi od dwóch wyrazów, azjatyckiego Zen, azjatyckiego, polinezyjskiego Noa, czyli to jest takie połączenie słów równowaga, harmonia, spokój z rodziną, szczęściem, satysfakcją. Tak to wygląda. John Wadsworth, o którym wspomniałem, naukowiec, przedsiębiorca, człowiek pasji, determinacji ogromnej, wizji wielkiej, prawdziwy wizjoner, człowiek, który określany jest mianem ojciec superżywności, dlatego że ponad ćwierć wieku temu, no właśnie to już jest blisko 30 lat temu, John Wadsworth wyniósł na światowe rynki roślinę noni. Morinda citrifolia, popularna nazwa noni, botaniczna nazwa Morinda citrifolia, drzewo owocujące 365 dni w roku, rosnące w pasie okołorównikowym w wielu miejscach, a na Polinezji francuskiej, na obszarze południowego Pacyfiku, właśnie tam, gdzie Polinezja, tam, gdzie szereg różnych innych wysp przepięknych, to noni szczególnie obfite w składniki odżywcze. Drugą osobą, która jest mocno zaangażowana z Johnem Wadsworthem przez te wiele lat w tak zwane super owoce, w zdrową żywność, to dr Rafa Palu, który urodził się na Tonga. Też południowy Pacyfik, też ten rejon egzotyczny mocno. Urodził się w takiej rodzinie, właściwie w siódmej czy w ósmej generacji takiej rodziny królewskiej na Tonga. Często wspomina o tym, jako młody chłopiec wychowywał się tam na Tonga, ale później poleciał, udał się do Stanów Zjednoczonych. Tam rozpoczął naukę, kontynuował, zrobił doktorat. Jest wziętym naukowcem, ma wiele przeciekawych prac, a to co ważne, to to, że na tym Tonga jego mama, jego babcia były uzdrowicielkami naturalnymi. Właściwie on od takiego malutkiego chłopczyka dostawał bardzo dużo informacji, bardzo dużo przekazu, bardzo dużo no, doświadczeń miał związanych właśnie z noni. Właśnie związanych z noni, dlatego że one się skupiały na noni gdzieś tam przez te pokolenia, kolejne. Doktor Afa Palu ma bardzo wiele osiągnięć, ma bardzo wiele publikacji, wiele badań klinicznych, no jest naprawdę super, super wyjątkowym gościem. Razem z Johnem Wadsworthem stanowią podstawę teamu, który stworzył Nuku Hive. Nuku Hive, która ma wspaniały smak, przynosi niezwykłe korzyści, jest żywnością funkcjonalną w formie płynnego suplementu, diety, no tak to możemy nazwać, ale jest żywnością funkcjonalną. Składniki to naprawdę top jakość. Wykorzystano tu tą wiedzę przodków, pradawną wiedzę, połączoną z odkryciami nowoczesnej nauki. Także to wszystko jest ładnie połączone ze sobą i mamy w związku z tym kreator zdrowia, bo tak możemy nazwać ten napój, który się nazywa właśnie Nuku Hive, od nazwy wyspy na Polinezji francuskiej, wyspy z archipelagu Marquises, tak się tam właśnie na to mówi, no ale Markizy my mówimy, tam przepiękna wyspa Nuku Hive i od tej nazwy Nuku Hive nosi nazwę właśnie ten topowy suplement. Wspaniały suplement zawierający ponad 1500 składników odżywczych, 1500 fitochemicznych składników, związków wpływających pożytecznie, pozytywnie na nasze zdrowie. Co to znaczy te związki fitochemiczne? Ano to różnego rodzaju witaminy, minerały, pierwiastki śladowe, różnego rodzaju związki bardzo, bardzo ważne dla naszego życia, dla naszego zdrowia. Jak wspomniałem, bardzo bogate składniki odżywcze zawarte w owocach z szczególnych miejsc ziemi. Fantastyczny napój, bardzo, bardzo wskazany właściwie dla każdego, kto żyje i w tym cywilizowanym świecie rozpędzonym do czerwoności, że tak powiem, nawet takie porównania użyję, w szalonym świecie naszym, a także dla każdego, kto nawet i spokojnie żyje, ale chce zabezpieczyć sobie odpowiednią porcję ekwiwalentu warzyw i owoców, o co dziś jest bardzo trudno, a także związków, które będą wspierać system odpornościowy i nie tylko. Moi drodzy, historia się rozpoczęła 25 lat temu, jak wspomniałem, ponad 25 lat temu na wyspie Nuku Hive, związanej z Noni, związanej z Johnem Wadsworthem, który trafił na właśnie na Noni, na roślinę Noni i z tej rośliny Noni zrobił coś nieprawdopodobnego, to znaczy wyniósł ją do nowoczesnego świata w postaci napoju,
To wszystko oczywiście trwało, to nie było, że to tam moment, chwila, wymagało zmagań różnego rodzaju, wyrzeczeń, mocnych decyzji, ale udało się i stworzył przedsięwzięcie naprawdę potężne. Owoc Noi stał się popularnym owocem, stał się popularnym w sensie takim uznanym, może w ten sposób, bardzo uznanym zdrowotnie owocem. Równolegle, kiedy John Wadsworth odkrywał czy rozwijał temat Noni z wsparciem doktora Heinicke i wielu innych naukowców, doktora Fapalu, wielu naukowców zajmowało się badaniem kolejnych super owoców. Bo okazało się, że oprócz Noni jest coś takiego jak jagoda Asajas, jagoda Maki, a mało tego, ananas nasz na przykład ma, a nasz mówię, no nie nasz, ale ananas ma znakomite właściwości zdrowotne. Okazało się, że granat ma znakomite właściwości i wiele innych owoców, które odkrywano systematycznie, powstawały firmy, oferowały soki z tych owoców, napoje i tak dalej. John Wadsworth podjął decyzję kilka lat temu, że chce połączyć najbardziej optymalne, najbardziej korzystne, najbardziej bogate w składniki odżywcze owoce w właśnie w żywność funkcjonalną, która będzie nazwana Nukuhiva. I stworzył Nukuhivę, która składa się przede wszystkim z dwóch rodzajów noni, czyli z owocu noni, pire z owocu noni oraz z noni poddanego fermentacji w środowisku wody kokosowej. To jest taka baza tego napoju. Oprócz tego jest jagoda maki, za chwilkę parę słów ananas, wielogrono concord. Mamy tutaj także wodę kokosową, mamy mango, mamy jagodę acai i dwa owoce z naszego obszaru geograficznego, czyli porzeczkę, czarną porzeczkę oraz malinkę, naszą czerwoną, piękną malinkę. Ponad 1500 składników odżywczych. Gdybyśmy wzięli, 8 z nich przeanalizowali. Weźmiemy sobie z tej buteleczki 60 ml i w tych 60 ml przeanalizujemy z tych 1500 tylko 8. Tomasz, mój drogi, miała droga, tutaj porównanie, jaki ekwiwalent stanowi tych 8 składników. Przykładowych, bo to przykładowe, to, że wzięto witaminę A, mogli wziąć i wiele innych różnych rzeczy, ale to jest takie porównanie. Witamina A, witamina C, E, B1, B9, B12, resweratrol, cynk. Jak jest ekwiwalent, ile trzeba byłoby warzyw, owoców spożywać, żeby mieć ekwiwalent tego, co zawiera 60 ml Nukuhivy. I teraz kilka słów o tych owocach, które wchodzą w skład Nukuhivy. Pire owocu noni i nektar noni poddany fermentacji. Blisko 250 składników odżywczych. Fantastyczna gama korzyści, żeby można było zobaczyć, co noni powoduje. To jest tylko garsteczka tutaj, prawda? Na temat noni napisano setki książek, są setki badań laboratoryjnych, różnego rodzaju tam ślepych prób, cała masa przeróżnych rzeczy udowadniających, pokazujących, jak noni znakomicie działa od strony naukowej pokazujących, no ale miliony, miliony ludzi, których świadectwa pokazują fenomenalne efekty działania noni. Także wzrost odporności, wytrzymałość, obniżenie poziomu cholesterolu, mniejszy poziom AG i tak dalej, tych końcowych produktów zaawansowanej glikacji, wiele, wiele różnych rzeczy. Kolejny składnik to jagoda acai, również utytułowany owoc bardzo w tej chwili, czyli zmniejsza oznaki przedwczesnego starzenia się, wpływa na zdrowie serca, ale gdybyśmy mieli wymienić te wszystkie składniki jagody acai, to przede wszystkim jest bardzo bogata w antyoksydanty. Pomaga usunąć problemy, niedoskonałości, różnego rodzaju jakieś tam dysfunkcje w mitochondriach. Działa bardzo korzystnie na mitochondriach, to jest bardzo ważne, czyli te nasze elektrownie komórkowe, prawda? Redukuje ilość wolnych rodników, zawiera omega-3, omega-6 między innymi, obniża poziom hemoglobiny glikowanej, BH3, BHA3C, o właśnie, dotyczy to końcowy produkt zaawansowanej glikacji. Kolejny składnik to woda kokosowa. Woda kokosowa uznawana przez ludzi zajmujących się sportem, przez lekarzy, za absolutnie fenomenalny, naturalny elektrolit, źródło naturalnych elektrolitów, stosowana między innymi na całym świecie, żeby zapobiegać skurczom. Co możemy o niej więcej powiedzieć? Wsparcie zdrowych stanów zapalnych, obniża poziom cholesterolu, poprawia insulinową wrażliwość, chroni wątrobę, wspiera, no mówię, o stanach zapalnych zdrowych, ma całą masę antyoksydantów. Jest naprawdę przeciekawym składnikiem. Kolejny to jagoda maki. Jagoda maki, która bardzo duży wpływ ma na naszą krew. Poprawia krążenie w krwi, zawiera zdrowe dla serca antycyjany, bardzo ważne, czyli ten układ krążenia tutaj ma wpływ na układ krążenia. Gdybyśmy chcieli sobie znaleźć parę innych tych efektów, czyli bogata w polifenole,
reguluje ilość lipidów we krwi oraz HDL, wpływa na zdrowie oczu, pomaga obniżyć poziom cukru we krwi. No i jest wiele, wiele przeciekawych rzeczy. Jest taka skala, takie badanie ORAC, czyli poziomu jak silny jest to antyoksydant, właściwie najwyższy antyoksydant wśród owoców, jeśli chodzi o jagodę maki, prawda? Kolejny składnik, no to znany nam ananas. Znakomite źródło bromelainy. Powoduje gojenie się rany, regenerację szybszą, a wpływa na zdrowie jelit, system odpornościowy. Gdybyśmy mieli wymienić zalety ananasa, oprócz smakowego, no bo smakowy jest oczywiście fenomen, no to wspiera system trawienia, a podnosi odporność, prawda, działa przeciwbakteryjnie, dużo, dużo, dużo ważnych działań. Mamy winogrono Concord. Winogrono Concord, ogromna ilość polifenoli i flawonoidów, prawda? Czyli już wiem, że też coś z systemem krążenia tutaj, prawda, ważnego, jak winogrono, prawda? Czyli korzystny wpływ na poprawę krążenia, na aktywność płytek krwi, a gdybyśmy sobie wymienili te działania, poprawia funkcję na przykład układu siateczkowo-śródbłonkowego w komóreczkach naszych, prawda? Jest bardzo bogaty w polifenole winogrono Concord. Wspiera zdrowie serca. Naprawdę działania znakomite, znakomite. Powoduje zmniejszenie się ilości, czy właściwie nawet blokuje w dużej mierze proces tworzenia się końcowych produktów zaawansowanej glikacji, czyli AGE, prawda? Advanced Glycation End Products, tak to się nazywa, czyli końcowe produkty zaawansowanej glikacji. Malinka z naszego obszaru geograficznego, czerwona malinka kochana, prawda? Tak smaczna, lubimy, prawda? A działań tych korzystnych dla naszego zdrowia, czyli tych fitoskładników przykładowo, ponad 300. A wpływa na leczenie otyłości, poprawia, stabilizuje poziom cukru we krwi, na właściwym poziomie stabilizuje go. Oprócz tego ogranicza stany zapalne, jest bogata w polifenole, poprawia poziom percepcji. Zobaczcie, takie rzeczy, nie? No to są naprawdę ogromnie ważne rzeczy. Spowalnia proces starzenia się skóry, które to starzenie wywoływane jest czynnikami środowiskowymi, prawda? Więc bardzo dużo ważnych, ważnych działań. Składnik kolejny to czarna porzeczka, też nasz obszar geograficzny. Znakomity składnik, dużo witaminy C, wsparcie systemu immunologicznego, wspiera tutaj ten nasz taki stan czuwania, zwalcza zmęczenie bardzo mocno, chroni DNA w dużej mierze, wspiera tą ochronę DNA, jest świetnym antyoksydantem, obniża ilość końcowych produktów zaawansowanej gligacji, no jest naprawdę super, super, super składnikiem. No i mamy mango, które ma blisko 400 składników odżywczych, jest przesmaczne oczywiście, wpływa na zdrowy wygląd skóry, ale tych działań ma bardzo, bardzo dużo różnych. Tutaj możemy sobie zobaczyć tylko, więc witamina C, witamina A, błonnik, znakomicie przeciwzapalnie działa, jest świetnym antyoksydantem, wpływa na utratę wagi, no wiele, wiele, wiele znakomitych, znakomitych działań. Mamy więc do czynienia z wyjątkowym suplementem, naprawdę wyjątkowym, który ma bardzo szeroki zakres działania, bardzo szeroki, podnosi poziom codziennej wydajności organizmu, wspiera metabolizm, jest bezpieczny przede wszystkim, poprawia zdrowie komórek naszych, a składa się z naturalnych i poddanych fermentacji składników. Tak to wygląda. I jest to dzieło 25 lat działań Johna Wadsworta, doktora Fapalu, wielu innych naukowców. 25 lat działań zbierania materiałów, dokumentów i prowadzenia badań i zbierania opinii działania NONI i nie tylko NONI, tych innych również składników. A gdybyśmy chcieli wymienić kolejne korzyści działania Anukuchiwy, to jest ich naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo. Tutaj masz kilka wypisanych, mój drogi, moja droga. Pierwsze dwie sprawy bardzo ważne, no to, że ma wspaniały smak. Ma naprawdę super smak i to jest ważne. To jest ważne, bo fajnie się pije coś, co smakuje. No, nie da się ukryć, nie? Ja wiem, że mamy w głowie często tak zakodowane, że jak coś ma wspierać zdrowie, to powinno być niedobre, nie? Ale kto to powiedział? No, niektóre rzeczy niedobre wspierają zdrowie, niektóre rzeczy dobre wspierają zdrowie. Akurat Anukuchiwa, ponieważ mango jest tutaj dodane, jest ananas, więc jest smaczne, to jest bardzo ważne, bardzo ważne. I teraz istotną rzeczą jest, potrzebujemy rozumieć to, że jesteśmy podobni do drzew i kwiatów, prawda? Jesteśmy podobni do świata przyrody, która nas otacza. Jesteśmy mali, wzrastamy, potrzebujemy właściwie się odżywiać, potrzebujemy dostarczać organizmowi tego wszystkiego, co jest niezbędne i pomyślmy, jak byłoby fantastycznie, gdybyśmy mogli organizmowi dostarczyć
tego wszystkiego, czego potrzebuje, czyli wszystkie witaminy, minerały, pierwiastki śladowe, enzymy, no wszystko, 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 prawda? Gdybyśmy mogli w codziennej diecie dostarczać organizmowi, raz byśmy sobie świetnie radzili zdrowotnie, bez wątpienia, pełni energii, zawsze, że tak powiem, w dobrym skupieniu, kreatywni, no bo taka prawda jest. To jest bardzo dużo, myślę, że bardzo dużo prawdy w powiedzeniu, że jesteś tym, co jesz. Ja wiem, że jesteś tym, kim myślisz, że jesteś, oczywiście, i wiele innych powiedzeń, ale jeśli chodzi o budulec naszego organizmu, o składniki i tak dalej, no to po prostu składamy się z tego, co jemy. Po prostu składamy się z tego, co jemy. No i taka jest prawda. Co jeszcze jest bardzo ważne? Ważne jest to, że 60 ml nuku chiwy, takich 60, no jak 50, wiem jak wygląda, 60 to 10 ml więcej, więc 60 ml nuku chiwy stanowi ekwiwalent 5 porcji warzyw i owoców, czyli dziennego zapotrzebowania ludzkiego organizmu na warzywa i owoce. To jest ekwiwalent. Świetne dla dzieci na przykład, dla dorosłych oczywiście, ale dla dzieci, ponieważ dzieci potrzebują odpowiednią ilość składników odżywczych, żeby mogły rozwijać się, rosnąć, prawda? A często jest ten problem. Zresztą dzisiaj w czasach Coca-Coli, w czasach chipsów, w czasach tych wszystkich wymyślanek nie wiadomo jakich, prawda, smakowych, które gdzieś tam dzieci uzależniają, jest trudno przekonywać dzieci do korzystania z warzyw, owoców i tak dalej. Dlatego nuku chiwa jest znakomitym sposobem, ponieważ jest przesmaczna. I dzieci po prostu lubią pić nuku chiwy, a jednocześnie dostarczają tych 5 porcji warzyw i owoców codzienne zapotrzebowanie. Moi drodzy, jeszcze kilka może rzeczy, ponieważ jest dużo soków z noni na świecie oczywiście. Nuku chiwa jest noni, mówimy noni, bo tam jest bazą noni, choć jest innych soków dodanych troszkę, ale to jest to najmocniejsze noni, jakie na dzień dzisiejszy w świecie funkcjonuje. I teraz, gdybyśmy chcieli porównać nuku chiwę do innych noni, to przede wszystkim zacznę od takiego no, banalnego przykładu. Nie? Który z banknotów byśmy chcieli mieć? Dolarami się posłużę, bo one takie uniwersalne zawsze są. Nie? Chcielibyśmy mieć 1000 dolarów czy 100 dolarów? No, wszyscy są 1000, nie? No tacy sprytniejsi to powiedzą 1000 i 100 byłoby dobrze mieć, 1100 zawsze lepiej, nie? No ale jak trzeba byłoby jedno wybrać, no to wiadomo, że 1000 dolarów. Dlaczego takie porównanie jest tutaj i dlaczego je stosuję tą przenośnię do nuku chiwy i do innych napojów z noni? Przede wszystkim dlatego, że w nuku chiwie zastosowano, no, coś mi się tu nie chce wyświetlić, ale już się za sekundkę wyświetli chyba. W nuku chiwie zastosowano noni z dwóch procesów przygotowane. Pierwszy to jest ten klasyczny, typowy, czyli noni pire. Coś, co wszyscy, którzy mają w swojej ofercie gdzieś tam noni, stosują. No oczywiście niektórzy odtwarzają z proszku noni, niektórzy tam różne cuda tworzą. Natomiast z reguły firmy oferują noni, które pochodzi z wyciśnięcia z owocu, soku i po prostu tyle. Okay? To jest z noni pire, tak to się nazywa i tak to wygląda. John Wadsworth zastosował do nuku chiwy noni pire, to jedna rzecz, plus nektar noni poddany fermentacji w środowisku wody kokosowej według zwyczajów, jakie były na Tonga, na Markizach, na wielu innych wyspach południowego Pacyfiku, gdzie rosną tak zwane kokosy królewskie, w których tubylcy od wieków, wieków, wieków drążyli dziurę w takim kokosie, pakowali owoce noni do tego kokosa, potem go zamykali i w tej wodzie kokosowej, w tym środowisku wody kokosowej, to noni sobie przez 2 miesiące dojrzewało, czyli fermentowało. I to sfermentowane całe noni ze skórką, z pestką, z szypułką, ze wszystkim, tworzyło nektar noni. Powstawał nektar noni sfermentowany, czyli poddany fermentacji, który ma szczególne, wyjątkowo szczególne, naprawdę znakomite składniki. Jeżeli porównamy nektar noni do... Mam się pewnie otwiera, a mi się nie chce tu otwierać, jak sobie patrzę, się na mnie to, no nie szkodzi. To jest tego naprawdę, naprawdę dużo i to jest ten, no wielka rzecz, którą John Wadsworth zrobił, że zastosował nektar noni podany fermentacji. Dużo więcej składników odżywczych, co jest ogromnie, ogromnie ważne. Widzicie, tak już jadę, a ja tutaj w ogóle tych slajdów nie widzę, co to mi się tu stało. Przepraszam Was najmocniej, ale... Zbuntował mi się smartfonik. Co ty, smartfonie, sobie myślisz? Już sekundkę. Napiszcie tylko mi, czy widzicie wszystko, co tutaj wam wyświetlam. Czy macie teraz na ekranie... czy w ogóle kontakt mamy? No bo może ja sobie tu mówię sobie amuzą, prawda? Jest to obraz, Krysia pisze. Dobrze. No obraz jest, no właśnie, a u mnie obrazu nie ma. Widzicie, tak to czasem bywa. No nie szkodzi, nie szkodzi. Generalnie jest bardzo dużo badań klinicznych prowadzonych przez naukowców
związanych z Noni. Cała historia Noni udokumentowana jest potężna, jest naprawdę potężna. No i słychać mnie też, Krysia, mówi dobrze, bardzo dobrze. Jak słychać i widać, to jest najważniejsze. Dlatego, moi drodzy, może już przejdę sobie na wizję taką, dobrze, żebyście mnie widzieli. Może prezentację już sobie odpuszczę. Już widzicie mnie pewno teraz na strumieniu wideo, na ekranie. Moi drodzy, już tak właściwie kończąc, nukuchiwa zawiera bardzo wiele składników odżywczych, bardzo wartościowych, zawiera irydoidy i jest na tym etapie tworzenia przez Johna Woodswortha kolejnych, nowych, lepszych produktów, tym szczytowym produktem, jeśli chodzi o napoje z noni. I to jest bezdyskusyjne, bez dwóch zdań, absolutnie coś, co no nie ulega żadnej wątpliwości, dlatego mocno zachęcam Was do korzystania z nukuchiwy. Jeżeli dla części z Was to jest w ogóle jakiś tam, nie wiem, pierwszy kontakt, pierwsze informacje, które dzisiaj słyszycie, to porozmawiajcie sobie z osobami, które Was zaprosiły. Mamy w sieci troszkę też i nagrań, doświadczeń stosowania nukuchiwy, a w ogóle wszystko, co dotyczy noni, wszystko, co dotyczy noni generalnie, również podciągnięte jest pod nukuchiwę, dlatego że no, ta nukuchiwa jest jeszcze mocniejsza, mówię, czyli robi to wszystko, co klasyczne noni, co takie typowe noni, ala noni puree i tak dalej, a jeszcze więcej dzięki dodaniu noni poddanego fermentacji, dzięki jagodzie acai, dzięki jagodzie maki, no i tym wszystkim innym składnikom. Moi drodzy, to tyle z mojej strony na dziś. Zapraszam Was bardzo serdecznie, bardzo mocno na poniedziałek, czyli na 2 grudnia, na webinar związany z szansą Zenoa, z projektem Zenoa, jak on funkcjonuje, jak on działa. Zapraszam Was później również na 5 grudnia, gdzie będziemy mówić o kolejnym produkcie. A tych z Was, którzy chcieliby dzisiaj troszeczkę posłuchać o budowaniu takich podstaw networku, o budowaniu, może inaczej, o pewnych pojęciach, które są ważne w networku, o tym, co wpływa na nasz sposób myślenia, kiedy budujemy network. Zapraszam Was na godzinę 21 na Zooma. Będziemy mieć Zooma, na którym będę mówił kilka rzeczy troszkę o wartościach, które mamy, tych narzuconych i tych wewnętrznych, troszkę o tym, na ile nam wiary potrzeba w to, co robimy. Będę mówił troszeczkę o tym, jak rozmawiamy z ludźmi. Będę mówił troszeczkę o doświadczeniu, o takiej samomotywacji, no o takich rzeczach, jak często potrzebny jest nam dowód i logika, której używamy. A również o tym, że pewne rzeczy potrzebujemy powtarzać systematycznie i wtedy one staną się częścią nas. No takie będę miał na tym Zoomie może 25 minut dla Was, 20-25 minut. Więc zapraszam Was na 21 na naszego Zooma. Krysia już oczywiście na 100% podała na czacie adres. Jasne, bardzo dziękuję Ci, Krysiu. Przypomnę Wam tylko tyle, że mówię Wam dzisiaj o nukuchiwie, nie powiedziałem więcej o szczegółach, natomiast powiem Wam, że jest to fantastyczny prezent na Mikołaja. Jest to fantastyczny prezent pod choinkę. Nukuchiwa. Oczywiście pozostałe produkty też i Corker, i SRQ, i Beauty Rest, ale Nukuchiwa jest naprawdę fantastycznym prezentem. Fantastycznym prezentem jeżeli przygotowujecie się i macie takie osoby, które chcecie naprawdę obdarować czymś, co zapamiętają i po czym poczują, że no postaraliście się, że naprawdę chcecie jakiegoś takiego korzystnego wpływu dla nich, to naprawdę warto im podarować nukuchiwę. To może być ten pierwszy krok dla nich. Dla tych sceptyków rodzinnych, dla tych cioć, wujków i innych, których tam gdzieś będziecie mieć przy stole wigilijnym może, czy gdzieś tam, a którzy no mówią, a tam wiesz, ja tam w takie rzeczy nie wierzę. No ale jak wstawi sobie do lodówki, wypije kieliszek i drugi, trzeci i powiesz mu, wuja, wypij to przez tydzień albo przez dwa maksimum, żebyś poczuł kopa. Jak dostanie kopa, no to potem się nie odczepi od ciebie, będzie po prostu chciał korzystać. Mówię serio, mówię poważnie, dlatego że zbliża się czas, jutro jest tam Black Friday, prawda? No wiecie, no Black Friday to tam jest nakręcany strasznie, ale ja tam powiedzmy do takich rzeczy jakoś tam specjalnie wagi nie przywiązuję. Natomiast myślę o Mikołaju, myślę o świętach, zachęcam Was do tego, bo powiem Wam, że wiele danych ciekawych studiowałem niedawno, publikowano, że na przykład wydajemy, my Polacy wydajemy coraz rozważniej nasze pieniądze.
Chcemy, kiedy wydajemy prezenty na pieniądze, coraz bardziej chcemy, żeby pieniądze przynosiły, żeby prezenty przynosiły wartość jakąś ludziom. Wychodzimy już z tego etapu, kiedy wiecie, no kupowało się, no co tam kupowało, no co tam, tam jakiś, wiecie, zestaw, tu wodę, tam do psikania, coś pod paszki, tam gdzieś tam, no wiecie, nie, no tam, kto kupimy Heniowi, to się, i tak dalej. I tak człowiek wywalił ileś tych setek na te prezenty, właściwie, że tak powiem, zaliczył prezenty gwiazdkowe dla rodziny i dla znajomych, zaliczył, bo się nazywało. No wszyscy tam się udawali, że się cieszyli, no fajnie, będę miał zapas tego i tego. Natomiast dziś wielu ludzi rzeczywiście, no, tych wszystkich ankietowanych i tak dalej, wypowiada się, że bardziej celowo to robi, bardziej pod kątem rzeczywistej wartości dla osoby. Rzeczywiście myśląc o tej osobie. I ja uważam i zachęcam Was mocno do tego, że Nukuhiva jako topowy suplement, jeśli chodzi o żywność funkcjonalną, jest fantastycznym prezentem dla tych, których kochacie, którym dobrze życzycie i którym chcecie dać fajny prezent pod choinkę czy na Mikołaja. Alem się nagadał, co? Słuchajcie, tyle z mojej strony. Zapraszam Was na Zoomika za 32 minuty już. No i na kolejne spotkania, które przed nami. Ktoś to coś mi pisze, może ktoś mi coś napisał o Mikołaju. A Krysia mi tu takie, kurcze, te wstawiam piękne kwadraciki. Okej, super. W każdym razie, moi drodzy, jeszcze bardzo ważną rzeczą, na sam koniec, ważną, widzicie, bo bym zapomniał, a tego nie wolno zapomnieć. 14 grudnia w Nowej Soli, w pięknej rezydencji przy ulicy Arkadia 9, czyli dokładnie w domu Krysi Jarczewskiej, spotykamy się na takim spotkaniu przedświątecznym. Będzie się złamiemy opłatkiem, pośpiewamy, no jak będziemy chcieli, nie? Zobaczymy. Ale przede wszystkim sobie porozmawiamy, zrobimy cały plan naszego działania na styczeń, luty, marzec, na pierwszy kwartał, na półrocze. Po prostu sobie o wszystkim fantastycznie porozmawiamy. Podsumujemy to, co za nami. Porozmawiamy o wszystkim, o czym naprawdę warto pogadać i przede wszystkim spotkać się, uściskać się, poznać się z niektórymi, przywitać się, zobaczyć się, słuchajcie. Wow, ja już jestem podekscytowany, mocno podekscytowany, bo będę tego 14 i wierzę, że my, moi drodzy, też będziecie. Krysia nas wszystkich zaprasza, kochana Krysia zawsze. 14 grudnia, sobota, godzina 14. Będziemy Wam przy każdej okazji przypominać oczywiście, ale sobie już wpiszcie w ten kalendarz tą sobotę. Jeszcze będzie jedna sobota przed świętami później, żeby jeszcze zakupy, jeszcze porządki, jeszcze tam coś zrobić, tam gdzieś odkurzyć, tam te kiełbaski przyszykować czy inne historie. Także będzie czas. A na tą sobotę zaplanujcie sobie nową sól. To już tyle z mojej strony. To już naprawdę wszystko. Dzięki wielkie i do zobaczenia na Zoomie. Szczęścią z Was na pewno. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.